Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, w powiedzeniu, abyśmy wszyscy zdrowi byli, jest zawarta cała prawda życiowa. Nie wiem, co to za jakaś seria dopadła rodzinę z biskupina, ale to ani jednego w tej chwili nie ma zdrowego i co chwilę jakieś wizyty, inne telefony, inne załatwiania. Wygląda to, proszę Państwa, tragicznie. No, we wszystkich dziedzinach medycyny nie można mieć znajomości, także pierwsze jakieś umówione terminy, to niech pan zadzwoni po nowym roku. No ale zostawmy to, bo przecież mamy nowy fantastyczny rząd, INSPE, czyli nadchodzący, który wszystko pozałatwia. No już pani Joanna Mucha to na pewno sprawi, że będzie jedną wielką przyjemnością leczyć się ze wszystkich możliwych schorzeń. Zostawmy to, a wróćmy, proszę Państwa, czy zajmijmy się, bo jeszcze tego nie dotknąłem, tym, co się dzisiaj wydarzało w Parlamencie Europejskim, a głosowano nad tymi nowymi traktatami, czyli oddanie, jak to się popularnie mówi, oddanie suwerenności. De facto jest oddanie suwerenności w kilku obszarach. Najważniejszy to jest ten system podatkowy i oczywiście cała ta chora polityka klimatyczna. Proszę Państwa, zła informacja jest taka, że to przeszło w głosowaniu w Parlamencie Europejskim, ale są ta zmiana traktatów. Ale dwie kolejne informacje są bardzo dobre. Trzy kolejne nawet. Po pierwsze, to głosowanie wyglądało w taki sposób, że różnica głosów było tylko 15, a wstrzymało się 44, zdaje się, deputowanych, no to są można z tych 44, 15 dokupić. Było chyba 291 do 74. No to co ja mówię, że 15, to ile to jest? 17, tak? No w każdym razie jest to niewielka różnica. I jeśli chodzi o polskich deputowanych, no to wszyscy głosowali przeciw. Nawet ci, co do tej pory zachowali się w sposób skandaliczny, byli porównywani do targowicy, moim zdaniem trochę na wyraz, bo w targowicy to jednak o coś chodziło, a tym to chodzi tylko o to, żeby robić zadymy i robić takie rzeczy, które Polsce w żadnym wymiarze nie służą, a służą wyłącznie im, aby się zaczepili w odpowiednich środowiskach i zbierali tanie brawka. No to są te dwie dobre informacje. Trzecia jest jaka? Trzecia jest taka, proszę Państwa, że to głosowanie nie ma większego znaczenia, ponieważ cała ta procedura legislacyjna jest tak skomplikowana, że aby doszło do zmiany tych traktatów, musi to jeszcze przejść przez kolejne etapy, przez konsultacje ministrów poszczególnych państw, później to gdzieś wraca do Rady Europejskiej. No długo by o tym mówić, ja też nie będę tutaj udawał specjalisty. W każdym razie to właściwie nic nie znaczy, to głosowanie w tej chwili absolutnie nic nie zmienia, no ale jest takim sygnałem. Jest sygnałem, który alarmuje przed konkretnymi zagrożeniami. Prócz tej chorej polityki klimatycznej, gdzie za chwilę wszyscy będziemy chodzić pieszo albo jeździć rowerami, to takimi po recyklingu z tego, nie wiem z czego, ze słomek tekturowych, to jest jeszcze polityka fiskalna i jeden z tych elementów to jest, proszę Państwa, obowiązkowe euro. Nie chce mi się też wchodzić w ten obszar, bo tutaj ekonomistów to jest w Polsce więcej niż lekarzy i znawców piłki nożnej. W każdym razie każdy, kto ma odrobinę rozumu, doświadczenia, widział, jak to się kończyło w poszczególnych krajach, tych biednych, zwłaszcza europejskich, które wprowadzały euro, zawsze się to kończyło na tych krajach fatalnie. Swego czasu nawet część liberałów, tych neoliberałów ze szkoły Balcerowicza, neomarksistowskiej szkoły Balcerowicza, potwierdziło, przyznało rację, bo zresztą nie miało wyjścia, że w tym kryzysie, w tym teatrzyku kryzysowym, który nastąpił w 2008 roku, Polska przeszła przez tą suchą stopą, między innymi dlatego, że nie miała euro, w przeciwieństwie do Grecji, która
euro miało, chociaż tam w Grecji chodziło jeszcze o parę innych ważniejszych, oprócz równie ważnych rzeczy. No jak na to wszystko, proszę Państwa, patrzeć z naszej polskiej perspektywy, ludzi myślących, którzy wiedzą, czym jest ten biurokratyczno-polityczno-bankowy konglomerat zwany Unią Europejską. No są kwestie pocieszające. Bardzo często się ze mnie śmiano, pukano w czoło i mówiono, że jestem naiwny. No ale ja pewnie jako socjolog amator z tytułem magisterskim zauważyłem pewne zjawiska społeczne, które są fenomenem w Polsce. Mianowicie to, że politycy boją się internetu, boją się opinii publicznej. Boją się konsekwencji związanych z wyborami, a tą konsekwencją jest utrata władzy. I w takich obszarach jak właśnie te traktaty europejskie, czy obowiązkowe przyjęcie euro, na szczęście stanowisko Polaków jest jednoznaczne i zdecydowana większość jest temu przeciwna. Dlatego też głosy PO, PSL-u i tam zdaje się lewicy nawet były takie, a nie inne, czyli były przeciwne tym rozwiązaniom. No i tu jest taki straszny paradoks, proszę Państwa, no bo z jednej strony coraz więcej Polaków zaczyna rozumieć, na czym to wszystko polega, no że to jest jedno wielkie, no nie chcę tego nazywać w taki sposób, żeby sobie zaraz tutaj 1000 kłopotów na głowę sprowadził, ale powiedzmy czarowanie, zaklinanie rzeczywistości, że tak naprawdę Unia Europejska nie jest żadną wspólnotą, ale jest grą interesów poszczególnych państw. I tutaj państwa najbogatsze usiłują zrobić wszystko, aby podporządkować sobie państwa biedne i czerpać z tego korzyści. Polacy zaczynają to rozumieć na różnych płaszczyznach, a z drugiej strony co do generaliów, czyli co do najważniejszego punktu i najważniejszego pytania, czy Polska powinna być w Unii Europejskiej, nadal te badania opinii społecznej są przygnębiające i nawet jeśli weźmiemy poprawkę na to, że niekoniecznie muszą być prawdziwe, no to jeśli startujemy z pułapu jakieś 70-80%, no to proszę Państwa, to i tak jest źle, to jest bardzo źle. Dlatego też w ramach wniosków, jakie powinniśmy wyciągnąć, no powinno być budowanie ciągłej presji, ciągłe powtarzanie, w czym uczestniczymy, jak bardzo to zagraża no naszemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu pod każdym poziomem, na każdym poziomie, poczynając od bezpieczeństwa ekonomicznego, a kończąc na bezpieczeństwie politycznym, a co za tym idzie również militarnym, bo tutaj można mówić wszystko, co złe na temat Błaszczaka i śmiać się z tego polityka i w ogóle czynić różne złośliwości pod jego adresem, ale w tym jego sformułowaniu, że ktokolwiek myśli, że Niemcy obronią nas przed Rosjanami w razie W, no to nie myśli, to jest co najmniej naiwne, żeby nie powiedzieć dalej, po prostu głupi. Przepraszam. Proszę Państwa, tutaj nas czeka ciężka robota, ciężka charuwa, ale ja też się odwołuję do tego, że ta różowa wizja Unii Europejskiej bierze się stąd, że my dotąd rzeczywiście przynajmniej, no, porównywałem to do Fundacji WOŚP, że ludzie tam widzą te dzieci pod inkubatorami i kompletnie nie widzą milionów, które są przepuszczane przez prywatne firmy powiązane z rodziną Owsiaków. No to mniej więcej działa tu tak samo. Ludzie widzą jakieś odnowione kościoły, wyblokowane ulice, inne drogi, autostrady, wszystko to łączą z Unią Europejską. Część z tego to jest prawda, znaczna część to jest po prostu inwestycja, kupowanie sobie dość tanich inwestycji, że tak to nazwę, przez te najbogatsze kraje. No wystarczy popatrzeć chociażby na sieć hipermarketów i innych, to tutaj w Polsce rozwinęło się wszystko doskonale, co było związane z zagranicznym kapitałem. No nieistotne, nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to ludzie rozsądni wiedzą o co chodzi. Jeśli coraz więcej ludzi zacznie rozumieć, jak to działa, i że to jest cyniczny spektakl, że to jest przedstawienie bankowców, polityków,
biznesmenów, którzy robią po prostu na tym biznes, a ludziom wciskają jakieś głodne kawałki o równości, o ochronie klimatów i innych rzeczy, a jest to po prostu wielomiliardowy biznes, potężny biznes i to wielomiliardowy czy wielobilionowy i to w dodatku liczony w euro czy w dolarach, a nie w polskiej walucie, no to będzie coraz łatwiej tą presję na politykach wywierać. No ale to się nie stanie z dnia na dzień, dlatego póki co trzeba się skupiać na konkretach, czyli zero jakichś tam historii związanych z zakazami podróżowania samochodami spalinowymi, zero obowiązkowego wprowadzania tego euro w Polsce, wyjaśnianie i tłumaczenie, z czym to się wiąże, a wiąże to się po prostu z uszczupleniem portfela i to było wszędzie, w każdym kraju. No to jest o tyle dobrze, że tak jak mówię, no tutaj Polacy akurat to zrozumieli. I im więcej takich poszczególnych zagrożeń będą Polacy rozumieli, tym większą presję będą wywierali na polityków, no i tym bardziej będzie się zmieniała ta mentalność, to podejście do Unii Europejskiej, takie ślepe. No bo to jest, proszę Państwa, to też już o tym wspominałem. Ja przepraszam, że się powtarzam, ale co tu nowego można powiedzieć? No jeżeli chodziło o Związek Radziecki, no to był przymus, bo większość społeczeństwa naprawdę jakiejś przyjaźni polsko-radzieckiej nie czuła, kpiła z tego, wyszydzała, wiązała z tym wiele nieszczęść, na przykład, ale w przypadku Unii Europejskiej, no niestety to nastawienie jest autentyczne i ono jest, ta przyjaźń polsko-radziecka w wydaniu europejskim, no niestety ma takie prawdziwe, autentyczne fundamenty i dopóki to się nie zmieni, to będziemy mieli problemy z zachowaniem suwerenności, a przez zachowanie suwerenności to już nie tylko rozumiemy te wszystkie wzniosłe hasła, ale też po prostu możliwość decydowania o własnym życiu na tym najbardziej podstawowym etapie, poziomie, czyli czy w jaki sposób chcemy żyć, czym chcemy ogrzewać mieszkanie, jakim samochodem jeździć i tak dalej, i tak dalej. Presja ma sens, mówiąc krótko, i tu już taki wniosek wyprzedzający epilog każdego odcinka, czyli nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Wniosek już Państwu przedstawiłem. Trzeba krok po kroku przekonywać Polaków, przekonywać społeczeństwo, czy jak to woli naród, że to, w czym uczestniczymy, to nie jest takie różowe, jak nam się wydaje, że te różowe okulary trzeba zdjąć i że uczestnictwo w tej wspólnocie to jest jedna wielka gra, to jest niemalże kasyno. I nikt tutaj dla nikogo nie ma litości, każdy chce ugrać jak najwięcej dla siebie i oczywiście kosztem tych, którzy przegrywają, bo to jest naturalny proces. No, ktoś, parafrazując Miszczak, ktoś musi przegrać, żeby wygrać mógł ktoś. No i tak się dziwnie składa, że w tym układzie, w tym bycie, jakim jest Unia Europejska, wygrywają tylko i wyłącznie silne państwa, a biedniejsze państwa cały czas na tym tracą, chociaż wmawia im się, że nie są płatnikami netto i że to tak naprawdę są na kubku tych bogatszych państw, ale to jest, proszę Państwa, wszystko fikcja, bo przez lata te bogatsze kraje miały tutaj po prostu tanią siłę roboczą. To, że budowały tutaj infrastrukturę za pomocą firm, które na tym zyskiwały, że kredytowane to było przez banki zachodnie i tak dalej, to jak już wspominałem, każdy rozsądny człowiek wie, tylko z tą wiedzą trzeba dotrzeć do podstrzechy, aby było nas jak najwięcej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.